skończył nam się miesiąc lipiec i skończył nam się też poprzedni sezon w grze Brawl Stars. Do końca wakacji pozostało tylko 31 dni, więc moi kochani, w tym momencie wszyscy przedłużamy wakacje, zostawiając łapeczkę w górę. Każda łapka w górę to jeden dłuższy dzień wakacji. W dzisiejszym odcinku odbierzemy wszystkie nagrody z poprzedniego sezonu, otworzymy mega boxy, odblokujemy nową postać i pogramy w szalone tryby, więc będzie się naprawdę dużo działo. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A, i oglądajcie film do samego końca, ponieważ przygotowałem dla was niespodziankę. Nadszedł ten czas, moi kochani, aby po raz ostatni odpalić mega boxy, więc stukamy. Mam nadzieję, że coś wypadnie nam ciekawego. 3, 2, 1 gem i 0. Szkoda, lecimy dalej. Kolejny mega boxik i... będę płakał. Najgorsze pożegnanie w Brawl Stars z megaboxami. Jeden przedmiot, 1052 błyskotki. Może być jeden darmowy skin. I uwaga, kolejny megabox. A teraz może coś wypadnie lepszego, skinek, chociaż no niestety nie. Jeden klejnot. Ach, dramat. Nagrody sezonu 28 zostały odebrane automatycznie. Ruszamy i uwaga, mamy to. Moi drodzy, patrzcie co się dzieje. 6000 punktów mocy, 3700 błyskotek, 24 star drop, 17000 golda, 140 gemów oraz dużo nagród, więc odblokujmy sobie jeszcze pana Clancy totalnie za darmo. Let's go. I o to chodziło. No to jeszcze oczywiście przeklikajmy sobie wszystkie star dropy. 20. Rzadki. Epicki, dobra, jeden epik, więc spoko. 100 punktów, kolejny epik. Drugi epik, nieźle. Dobra, teraz rzadki. Rzadki. Znaczy, bardzo rzadki. No dajcie chociaż raz mityka, co? Jakiegoś jednego skinka. Wiem, że na pewno będą chyba dwie legendy. Zaraz zobaczymy. O tak, legendarny star drop z darmowego star dropu. Let's go! Mamy to, mamy to. Wow! Macka Bonnie! Ale sztosik kabanosik. Przez chwilę nie wiedziałem, co to za postać, serio. Rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki. Rzadki. Oddajcie jeszcze mityka chociaż. Bo z tymi rzadkimi to widzowie się... nie czują zadowoleni z openingu. O, tak bym to nazwał. No i widzicie, macie co chcecie, chcecie co macie. Normalnie można ze śmiechu pogubić gacie, bo wypada mi emotka do czaka. Ja dziękuję. Czemu akurat do czaka? To jest najgorsza emotka. Bardzo rzadki, jeszcze smutny czak. Tak jak ja będę smutny po tym openingu, jeszcze Matrix mi wcisnął zaproszenie. Wow, 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 Paint Brawl Stars now. No dobra, mamy nowy sezon, moi drodzy państwo. Oficjalnie rozpoczęty, więc na początku, standardowo, musimy kupić karnet zadymiarski, co nie? Ale żeby kupić karnet zadymiarski na początku, trzeba wejść do sklepu i wpisać kodzik Farel. Wy też, moi kochani, to zróbcie, ponieważ każdy, kto wpisze kod Farel, bierze udział w konkursie. A do zgarnięcia jest dzisiaj dwa razy karnet zadymiarski. A co? W komentarzu napisz Meduza Sandy, zostaw łapkę w górę i miej aktywny kod Farel w sklepie. Albo wystarczy klikniesz pierwszy link w opisie i potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars, wtedy kod sam ci się wpisze do sklepu. To jest wersja dla leniwych. No i jazda, i co my tutaj mamy? Mamy dzisiaj starcie korolów, rdzawe odbicie, więc dzisiaj sobie na pewno ten tryb zagramy, bo to jest nowiusieńki tryb, który został dodany. Więc moi drodzy państwo, tak, na początku, karnecik. Ja oczywiście kupuję ten z plusem. Zakup został pomyślnie sfinalizowany, 20% postępów i mamy to. Na początku wracamy, na początek wracamy od razu, moi drodzy państwo, i odbierzmy sobie klejnoty. One muszą do mnie szybciutko wrócić. Na samym końcu karnetu w tym sezonie mamy Wandala, tytuł, okej, oraz przebranie Meduza Sandy. Starcie kolorów. Nie mam pojęcia, jaką postacią zagrać te starcie, więc zagramy Frankiem, żeby było śmiesznie. No jestem mega ciekawy, czy będzie nam się przyjemnie grało ten tryb. 3, 2, 1, brawl! Let's go! Musimy przejąć jak najszybciej piłkę. Dobra, pokonuję ich na easy, na easy, na easy, dobra. I odbijam tą piłą tam. Dawaj, dawaj, dawaj do mnie. Tu, 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 szybko, szybko, szybko do mnie. Tu, tu, podaj, wariacie. Okej, 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 dobra. Oni ultują, pyk, ciach. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow, nie trafiłem w tego kolta? Ciekawe, 73% już mamy. Lecę od razu, szybciutko ich wyjaśniam. Ten Otis sobie bardzo dobrze radzi. Let's go, boom, aha. Niedźwiednity wszystko pokonał. To nieźle, raz. Ej, to było za szybkie, to było za proste i za szybkie. Ten tryb był mega prosty. Otis wszystko zrobił, a ja zostałem gwiazdą gry. No i to mi się podoba. Aha. No to teraz może zagrajmy faktycznie inną postacią. Nowy tryb. A mianowicie zagrajmy Clancy, a co? Clancy, gdzie ty jesteś, wariacie?
ale on ma dziwny głos. W dzisiejszym odcinku naprawdę dużo się dzieje. Ulepszmy sobie Clancy'ego, bo my graliśmy nowy tryb, ulepszamy Clancy'ego, odebraliśmy wszystkie nagrody ze swojego karnetu. Maksymalny poziom Clancy! A co? A co? No i teraz, moi drodzy państwo, by się przydało tutaj troszeczkę może skrzyneczek jakiś odpalić, może coś wypadnie? Do Clancy akurat? Nic. Kolejny star drop. O kurcze! Tego się nie spodziewałem! I do Clancy, dawaj! No wiecie co? Z PO-owej trzynastki wypadł legendarny star drop. A tutaj no niestety bez openingu. Bez nagrody w postaci star powera i gadżetu. Epic może teraz. Też nic. Dobra, kolejny star drop. Rzadki. Super. Epic. Nic. I rzadki. No dobra. Star dropy niestety, moi kochani, nie oddały. No to weźmy sobie tego Clancy'ego, gdzie on jest. Dokupmy sobie do niego szybkiego strzelca. Clancy zdobywa co 5 sekund podwójne żetony. No i Clancy zaczyna mecz z 3 żetonami za 2 koła. Let's go. Do tego oczywiście tarcza i wzmocnienie. No i mamy pełen setup. Na początku zagrajmy sobie starcie solo. I zagramy później Clancy jeszcze w kilku innych trybach. No to jazda. Chyba nie mamy botów w pierwszym meczu. Ale to wszystko za chwileczkę się okaże. Chodź tu. Nie trafiłem go. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Straciłem tylko żeton. Okej, okej, jest Rose'a. Na Rose'ie jesteśmy w stanie sobie tutaj łatwo dobić. Aha, aha. Dobra, to nie jest wcale takie proste grać tym Clancy. O, zostaw mnie! Jestem powolny! Uciekam! Nara. Dobra. Dobra, ten Clancy to jest jakiś dramat jak coś, nie? Pomimo tego, że jest wymaksowany. Dobra, szybko gadżet. Dostała, 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 dostała. Ewolucja. Okej, okay. Ulcika też użyję na tą Rose'ę. Raz. Wow, 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 wow. Padam, 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 żyję. Poczekajmy na życie. Na razie póki co mam srebrne żetony tylko. No chodź, wariacie. Bomba, 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 bomba. Ult! Let's go! Porobiony. Nice. Złote żetony odpalone. Zobaczcie, jak one się kozacko mienią. I let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra. Zultujemy go. Poczekamy na 8-bitowca. On podejdzie i ja podejdę do niego blisko i z całej salwy uderzę go w klatę. Patrzcie. 3, 2, 1. Go! 5900, 5940. Ale mocny damage. Dobra, jednak ten Clancy wymiata. Jak jest oczywiście na ostatniej ewolucji, posiada wszystkie żetony. 42 tysiące obrażeń w tym meczu. Całkiem nieźle. No co my tutaj jeszcze mamy? O! Napad może być bardzo ciekawy, ale może też być ciekawy knockout. Zagrajmy może knockout. No to lecimy z knockoutem. W mojej drużynie Rico oraz Squeak, tam Sandy, Brock oraz jakiś wariacik. Elo, elo, wariaty. Siema, siema. Jak to jakiś chyba widzu, widzowie. Alex to chyba widz. Raz, dwa, trzy. Uciekaj, uciekaj! Padam! Padam, że... Padłem. Zabili skrupiaka jako pierwszego. Dobra, pan też Squeak, co jest? Alfredo nas wyjaśnił. Dobra, 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 dobra. Panowie, pełen fokus. Pełen fokus. Nie odwalamy takiej maniany. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Ult z bliska, porobiony, pięknie. No i chodź teraz. O! O, ale jeszcze mu wcisnąłem plombę na koniec. Ładnie, 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 dobra. Ostatnia runda, jestem na maksie. Widzowie, jestem na maksa. Wymaksowany i patrzcie na to. Raz, ult. Dwa. Dobra. I bomba. No ten Rico mi skroił fragi. Ale to był chyba widzu, więc widzu, odpuszczam. I tak zostałem gwiazdą gry. Masz tutaj kudosa. Lecimy dalej. Okej, w rotacji też są kandydaci dnia. Starcie duo, lecimy z randomowymi mapami. O kurcze. Starcie duo i taka mapa. Ile Clancy, co się dzieje tutaj? Wow. To jazda, no to jazda. Chodź, 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 wariacie. Czekaj, po co już tam poleciałeś? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę lecieć za tobą, stary. Poczekaj na mnie, no i patrzcie. I chłop teraz pada, bo wskoczył na środek. A nie, jednak środek nie jest taki, że nie da się z niego uciec, dobra. Chłop jakby znał mapkę się zachowuje. Ale coś nie sądzę, dobra. Musimy lecieć razem, wariacie. Bo ty jesteś tankiem, a ja jestem zwykłym skorupiakiem, no. Wow, 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 Clancy, 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 na trójce. Dobra, mój chłop już nie żyje pewnie. Dostał. Dostał, dostał, dostał. Żyje, żyje, żyje. Przeżył to jakoś, nice. Idę mu pomóc, idę mu pomóc. Trzech Clancy, o kurcze. Raz, dwa, trzy, dobra. Leczenie, 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 leczenie. Ale przypał tu jest. Tu jest gruby przypał, dobra. Dobra, on ich porobi!
Szybko, szybko, bąbelki! Raz, jazda, jazda, jazda! Okej, okay. Nice, nice, nice! Magnifique! Dawaj, goście, trzy. No lecisz sam! Głupi kaktus, nie widziałem tego kaktusa, wiecie? Zmieniaj się w smoka! Tak jest! Let's go, let's go, let's go! Porobiony, 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 moje, nie padaj, nie padaj, nie padaj, nie padaj, nie padaj! Skorupiak, uciekaj! Let's go, nie! Padnę! Padnę! Żyję! Ale to była wiksa, nie? To teraz w tym momencie to była mega wiksa. 5, 4, 3, 2, 1! Respi się, wariat! Respi się, podnoś i go wyjaśniasz! Raz, smok! Dojazd, 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 dojazd! Tak, jest! Ale idealnie to wyczekałem! Co to był za mecz kozacki? Łapka w górę! Dobry meczyk! I tą mapę też by się przydało ocenić łapką w górę. Zwariowana! Zagrajmy jeszcze jedną. Okej, okej! Zapowiada się grubo! Dwa jednorożce! Same Clancy, bój, Meg! Uciekam, uciekam od razu uciekam. Dobra. Jakby to zrobić, żeby tu przeżyć w miarę. Dobra, dostał, dostał. Biorę to. Z Meg nawet nie walcz! To możemy tutaj zaskoczyć, ewentualnie bo. Ale wątpię w to raczej. Musimy chodzić razem, jak chcemy tutaj coś wygrać. Okej, okay, ja się cofnę tutaj może. To ja, wariacie. Chodź tędy, za mną. Artik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O! Uciekaj! Uciekaj, wariacie! Nie, nie idź po to, nie idź po to, nie idź po to! Dobrze, poszedł po to, dobrze! Nie idź już więcej po to! Co to był za szef? 7, 6, 5, 4! Nie idź po to! 3, 2, 1, czekajcie na mnie! Co to jest za chłop? Raz, dwa, trzy, ult! Dobra, chłop porobił tak wszystkich, że nie mam pytań! Artik! Jesteś kozakiem dla mnie, mapa fajna! O, zaskoczył. Epic. Podwajacze. Czyżby znowu w mojej drużynie był Clancy? Nie. Mamy Gale'a. Postać, która w ogóle nią nie gram, nie? Bardzo rzadko gram tą postacią. To jest według mnie troszeczkę zapomniana postać. Dobra, dawaj, dawaj. A, bo tu ze skrzynek lecą ulty. Dobra, to dawaj. I ult, jazda. Ult! Aha, dobra, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam! Tam jest źle! Tam jest śmierć! Czeka na nas, no właśnie. A jednak, drugie miejsce, może być. O kurcze, modyfikatory. Tutaj będzie się dużo działo. Gramy duchami, czyli musimy uderzać innych przeciwników, żeby odzyskiwać życie. Bo życie cały czas nam spada, dobra. Mamy dosyć sporo tutaj power cubesów. A jak w ogóle działa leczenie Berego? Tak, Berego leczenie też nas leczy, więc całkiem niezły patent na wina. To co, panie Bery? My tutaj sobie czekamy, czy idziemy walczyć? Może go, co? Go! No nie, no tutaj dawaj! Na trampolinkę! Mordziaty, raz, dwa, trzy i wjazd! Na środek. O kurcze, tu jest gór... Dobra, to niepotrzebnie to powiedziałem! Ale chociaż widzimy, jak wygląda Clancy jako duch. Dobra, boksy. To mi się podoba. Box fight tak zwany, widzowie. Czy lecimy na środek, ryzykujemy i podnosimy power cubesy? Chyba nie, bo tam poleci Fang, myślę. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Jak on będzie miał dużo power cubesów, to będzie przypał. Dobra, cofam, 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 cofam. Muszę cofnąć, bo mój teammate już nie żyje, a oponenci się na mnie czają. Dostał. Nice, dostał, nie trafiam. Dostanie, dostał. O kurczę, Hank! Dobra. Gdzie on na środek leci? Dobra, szybko. Dawaj, dawaj, muszę nabić sobie żetony. Znowu padł, ale kasztan. Srebrna ranga dopiero, widzowie. Muszę idealnie trafić w oponenta, żeby nabić sobie tutaj faktycznie rangę. Dobra, tylko niech mój ziomek się zrespi. On wskoczy na środek, pewnie po tego power cubesa, bo to jest taki kamikadze trochę. Dobra. Gadżety, raz, dwa. Nie trafiłem, raz tylko go trafiłem, najgorzej. Dobra, jest, jest, jest. Ale fart! Na szczęście mnie spalił. Ten mecz będzie ciężki dla mnie. I to bardzo. A! A! Drako pali to ostro! Moje, moje, moje. Nara, nara, nara. Proszę, Clancy, odejdź! Leży! Ej, nawet nieźle bije. Jakby ten mój Clancy z drużyny głupek się sfokusował na Drako, to byśmy jeszcze to wygrali pewnie. Wow. Dobra, cofam, cofam, cofam. Czekam na żyćko. Dobra, porobiony, porobiony kolejny. Ręce mi się spociły. Dobry meczyk, dobry meczyk. Zostawcie łapeczkę w górę. Może się uda wygrać.
Dobra, on tu już pada. Dobra, nice, 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 nice. Muszę go spalić, trafiłem go, let's go! Let's go! A chłop mój chyba 10 razy padł. 5 razy padł! Ja zrobiłem 6 fragów i ani razu nie padłem. To się nazywa gra zespołowa. Obejrzałeś film do samego końca? Nie zapomnij napisać w komentarzu Meduza Sandy oraz pisać kodu Farel do sklepu. Wtedy automatycznie bierzesz udział w konkursie na karnet zadmiarski. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, pa, pa!